zardzewiała strugarka albo stara prasa hydrauliczna może być fotogeniczna? Albo czy zabytkowy parowóz może pozować do zdjęcia? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy pleneru fotograficznego. Spotkali się na stacji Ciuchci Ekspres Ponidzie w Jędrzejowie. Wszystko w ramach programu Świętokrzyskie w obiektywie. Stara lokomotywa, niszczejące tory czy budynki, setki zakamarków i obiektów godnych uwiecznienia. Stacja jędrzejowskiej kolejki to raj dla fotografików. Najczęściej fotografowana była ta opuszczona walcownia. Tutaj tak na dobrą sprawę można by spędzić cały dzień i cały czas szukać czegoś nowego, czegoś ciekawego. To jest cudowne miejsce, ma wiele uroku, ma swoją taką duszę. Dla zwykłego człowieka to tylko trochę starych sprzętów czy maszyn, dużo kurzu i pajęczyn, ale oko fotografika potrafi zobaczyć więcej. Ręka ludzka, która kiedyś dotykała tego wszystkiego i pozostawiła jakiś ślad. I może jest to popsute, stare szafki, prawda, wygląda jak wielki śmietnik, a dla oka fotografa no jest to inspiracją. Nic dziwnego, że przez kilka godzin uczestnicy pleneru mieli pełne ręce roboty. Efekt? Setki zdjęć, nawet tych zrobionych telefonem. Ale nie to jest najważniejsze. Bywają plenery, gdzie zdjęć jest mało albo są średnie, natomiast efekt, który uczestnicy zyskują w postaci obcowania ze sobą, rozmowy o fotografii w ogóle, procentuje, nie wiem, za rok, za pół roku. Po zwiedzeniu stacji pamiątkowe zdjęcie i pora ruszać w podróż kolejką po Ponidziu. Wszystko po to, by pokazać piękno ziemi świętokrzyskiej. Ziemia Pińczowska, Ponidzie, cudowne tereny, cudowne miejsca, gdzie można je wypocząć, można pofotografować troszkę. Dla niepowtarzalnego zdjęcia fotograficy gotowi byli zrobić wszystko, nawet zatrzymać kolejkę w szczerym polu. Mimo że piękno krajobrazu robiło duże wrażenie, to i tak przegrywało z urokiem najmłodszej uczestniczki pleneru, 7-letniej Wiktorii. Efekty fotograficznej pasji będziemy mogli zobaczyć w listopadzie na wystawie w Kieleckiej Galerii.